Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA Vice City. Jesteśmy w tym naszym hotel. Tak, to jest hotel? To jest chyba hotel. Coś takiego. Dobra, mamy sobie zrobić misję kolejną. Ostatnia to chyba była. Tak mi się coś przypomina z tym gościem tam, że trzeba go było zabić na tym polu golfowym. Dobra, czekajcie, ja sobie troszeczkę przyciszę, bo wiecie, nic nie słyszę teraz. Że tak powiem, swoich myśli nie słyszę. No i dobra, jedziemy w takim razie do znacznika. Kurczę, chciałem teraz tak, wiecie, usiąść i ponagrywać kilka odcinków dzisiaj. Tak jeden po drugim, jeden po drugim. Żeby mieć już po prostu więcej do wyrenderowania. I kurczę, chciałbym w przeciągu teraz kilku dni pokończyć to. Dobrze by było. Cholera jasna, nie tędy pojechałem chyba. Mamy gdzieś tam pojechać. No i tak jak mówię, chciałbym kurczę skończyć to GTA Vice City. I wiecie, już później tylko porenderować te odcinki do końca. Dobra, dawać mi motor, bo to kurczę się tak turla po tej drodze, że nie mam pytań. Hopla. Pamiętam, się skakało na tym moście. Motorami nie tylko. O, już mamy tutaj odblokowane. Wow. No, to tutaj będziemy mieli troszkę misji. Pamiętam to, pamiętam. Shit! Wow. Dobra, wysiadamy. Pościg. I'll chop your head off. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Jedź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie przechowuje kasę. Żaden problem. Znajdźmy sobie jakiś... O, właśnie. Jakieś autko. Dobra. Coś niech nam pierdzielą w tym radijku. No i dobra. Gdzie mamy jechać? Coś mi się kurczę tak przypomina mniej więcej już ta misja, ale nie jestem pewny właśnie. Chyba będziemy go musieli tam gonić i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś miałem problemy z tą misją chyba. Zobaczymy jak będzie teraz. Tak, to jest ta sama misja. Patrz przez okno. Dobra, tej sprintu nie będę używał. O, jest i on. Dzień dobry. Śledź go, ale nie zabijaj. Skurczy syn. Tak, i my go chyba wyśledzimy do takiej tam... do takiego budynku, gdzie coś tam będzie. Lajtowo, człowieku. No, i oni sobie spieprzają tym. Znajdź jakiś wóz i... Wow, shit! O, jeszcze tu policja.
Jezus Maria, co za nuta. Nie wierzę w to. Nie wierzę w tą grę. Masakra. Dobra, zmieńmy to bez kitu. No jedźcie, kurczę, tam szybciej, no lol. Przecież to nie jest tak daleko, chyba. O, shiftem sobie pimpkamy. Nawet nie wiedziałem. Tak, jeszcze się wypieprzcie, jasne. O, tu jest domek do kupienia, proszę, jaki ładny. Kurde, gdzie ten dom? Tutaj? Nie. Nie pamiętam, to był taki stary, zdezelowany dom, strasznie tam podpisany. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie oni jadą, cholera. Jedźcie, jedźcie, panowie, jedźcie. O! Prawym przyciskiem myszy mamy ten. Drifty! No, to jest chyba tutaj. Co ja mam teraz zrobić niby? Bo troszkę nie wiem. Bo to jest tutaj ogólnie, nie? W tych domkach. A i w drzewo strzelą. Nie wiem, dlaczego on nie idzie do tego domku. No to jest pytanie. A wiecie, nie chcę też tam podejść, kurczę, żebym zginął. Dobra, to jakieś... No nie, autko mi znikło, fuck. Policja, no zajebiście. Policji to ja nie ukradnę. Dobra, zobaczmy. Nic to nie dało, nic to nie dało. Nie strzelaj do mnie. Bo tam ewidentnie pisało, nie zabijaj go. No to kurde, co ja mam niby tutaj zrobić, co? Już bez jaj. Dobra, weźmy, wskoczmy na ten motor. Ja pierdzielę, teraz? Serio? No co za idiota. Aha, czyli jak podbiegłem do niego na piechotę, to on nie wskoczył do tej Haviry, a jak kurczę podjechałem, to on dopiero tam w las. No świetnie. Po prostu nice. Wow, shit. Tym się jeździć nie da tak szybko. Dobra, okej, czyli tak. Możemy jechać sobie znowu do D, bo nic innego chyba nie mamy. Czekajcie, spójrzmy na mapkę. Tak, na razie tylko jedną misję mamy. Więc może rzeczywiście pojedźmy tam. Zobaczymy, co to będzie.
Jakieś inne auto by się przydało szybsze. Bo tym to ja się będę tam wlekł. Ojej. Czekajcie, mapa. Nie, stój. Dobra, mapa. Dobra, jedziemy tędy. Nie będę nic kombinował. Jest, w końcu coś szybkiego. W końcu, dobra. Dawaj furę. Okej, tu mamy paint. Tutaj? Nie, tutaj jest chyba... O lol, nie tędy! Tutaj jest na to pole golfowe całe. A tutaj mamy... Chyba na tamtą wysepkę małą. Przejazd. Serio, tędy? A, dobra, tutaj tędy, no, git. Najlepsze jest to, że ja ten budyneczek, który jest tam w budowie po prawej stronie, cośmy przejeżdżali obok niego, to ja go wysadziłem tym samolocikiem, a on nadal stoi. Nie wiem, jakim cudem. Ach, dobra. Lećmy w takim razie po kolejną misję. Zobaczmy, co my tu będziemy mieli znowu. Lol. What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Aha, tę misję pamiętam. Jest akurat ona w sumie fajna. Dobra. Jakaś fura tu stoi. Dobra, git. Idź i zabierz forsy z dachu. Ta, dziś tu do mnie jeszcze ładują. Lol, w środku ich jest. Lol, weź tym traw w ogóle. Dobra. Kolejni. Jeszcze gdzieś tu coś strzela. Yeah! Gdzieś coś jeszcze. O! Shit! Spadłem, fuck! Dobra, gdzieś tu coś jest. Widzenia panu. Hopla. Tak i jest, zabierz mnie stąd. O, Jezus, dobra. Poszło jakoś. Odwołane wszystkie mosty zostały otwarte. Shit. Autka nie ma. Zabrali mi autka. No nie wierzę w to. Gdzie są jakieś auta, ludzie? Dobra, mamy, widzę, dwie misje. Uuu, telefon. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me
Dobra, mamy tutaj furę jakąś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Zdałoby się pojechać to kurczę zapisać. Mamy no na razie tylko jeden zapis, no bo nie mamy hajsu tak naprawdę, żeby cokolwiek innego kupić. Bo troszkę te chałupy kosztują niestety. No dobra, chyba nie jest to tak strasznie daleko. O, już mamy trzy misje. No jak ładnie się zrobiło. W ogóle, kurczę, coś by trzeba było zrobić z tym hapsem moim. Bo niestety nie mam go zbyt dużo już teraz. Nie wiem, gdzie tutaj właśnie był ten... było pogotowie. No, zdałoby się, kurczę, tam wybrać. Zobaczmy, może tu coś jest w środku? W sumie nie głupie to by było. Żeby gdzieś tu hapsy były. Ale jednak nie ma. Chociaż? O, możemy się przebrać. Nice! O, jedną do dwóch gwiazdek. O kurde. Tego to ja nie wiedziałem. Co jak co? Już tyle kurczę razy grałem w tą grę. Nie wiedziałem, że jak się przebiorę, to... gwiazdki mi zmaleją. No, zapisujmy. Tak jest. Dobra, fura mi znikła niestety. Dobra, zobaczmy na mapę w takim razie. Gdzie my mamy najbliżej do C? Nie ma problemu, jedziemy do C. Yeah. Oh shit, tutaj nie przejadę. No jedź! No jeszcze policja, lol. O, shit! A czemu ja mam w ogóle... Ja się tak cieszyłem, bo tutaj zauważyłem serduszko w krzakach gdzieś na prawo, a czemu ja mam 100 HP? Jakim cudem? Co, przebrałem się i też mi HP wzrosło? Czy po zapisie? Kurczę, będę musiał to zobaczyć na nagraniu, bez kitu. Chyba, że jestem w szoku. Tego to ja się nie spodziewałem. Pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Then... Zdobądź sprzęt wojskowy, konwój przejeżdża przez miasto. Coś mi się przypomina, ale nie jestem pewny. Także pojedźmy sobie w takim razie bliżej tego kwadraciku i zobaczmy, czy to jest ta misja, czy to nie jest ta. Czekajcie, gdzie ten kwadracik pieprzony? Dobra, my jesteśmy tutaj. A poczekajmy chwilkę. Zobaczymy, czy oni wjadą na ten most tam, czy... Nie, oni chyba objeżdżają to. O, tu jest ten! Czekajcie, mapa. W tym miejscu jest pogotowie. Warto by było to sobie zapamiętać. Dobra, jak wszystkie mosty zostały odblokowane, no to chyba i ten też został odblokowany. Tak mi się wydaje, zobaczmy. Tak, oni jadą tędy. Czyli my ewidentnie ten, tam też mamy jechać. Tędy przez mostek.
Tak, to jest ewidentnie ta misja. I nie wiem, czy ona mi się uda. Także słuchajcie, kochani, ja się w tym miejscu zatrzymam i myślę, że dokończymy tę misję w następnym odcinku, bo naprawdę, no zobaczcie, oni są tutaj, oni będą jechali tu jakoś, tu, a my mamy coś tam przejąć. To jest najprawdopodobniej czołg z tego, co pamiętam, także misja jest naprawdę hardkorowa, bo będzie pełno tam typa z bronią. Także słuchajcie, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku, gdzie przejmiemy, mam nadzieję, ten czołg. Trzymajcie się, hej!